bliżej mikrofonu. Podziałami za zaproszenie. Bardzo dziękuję panu Wojciechowi Kornowskiemu za zaproszenie. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Zanim przejdę do jakby do tej części praktycznej, ponieważ ta praktyczna część wiąże się z pytaniem, jak wygrać wybory. Chciałbym zacząć od zupełnie czegoś innego. Był taki nasz polski filozof polityczny, nazywał się Wincenty Lutosławski i on zgodnie z pewną tradycją, która jest w ogóle w Polsce, mówił, że polityka powinna zawsze dotyczyć najwyższego. Czyli tak naprawdę, jeżeli nie oprzemy politykę na czymś wyższym, głębszym, to pewnie się w tej polityce zgubimy i niczego nie osiągniemy. W związku z tym ja bym chciał zacząć od takiego stwierdzenia. Polska będzie silna i wolna tylko z Bogiem. Z Polski Bożej wyjdzie iskra. Na pewno słyszeliście państwo o tej idei iskry wychodzącej z Polski. Głosił tą ideę ksiądz Adam Skwarczyński, a faktycznie jest to powiedzenie, które wyszło od siostry Faustyny. Także ona po raz pierwszy wypowiedziała tą ideę, że z Polski wyjdzie iskra. Ale pytanie, czy z takiej Polski, jaką mamy dzisiaj, czy z takiej Polski, jaką dzisiaj ma wyjść iskra? Do pewnego stopnia Polska dzisiaj to jest kopciuszek narodów. Tymczasem iskra może wyjść tylko od lidera narodów. My stajemy się coraz bardziej kopciuszkiem świata. Chociaż być może, że naszym przywódcom politycznym wydaje się, że jesteśmy kimś bardzo ważnym. My nie jesteśmy jeszcze pośmiewiskiem świata, ale jesteśmy, że tak powiem, stajemy się po prostu kopciuszkiem. A żeby nie być kopciuszkiem, żeby rzeczywiście być kimś, to w pierwszej kolejności należy sobie zdawać sprawę, o co w tej chwili toczy się gra. I to nie tylko Polska, ale światowa. Generalnie rzecz biorąc, ta gra, przynajmniej w świecie zachodnim, toczy się w tym kierunku, żeby świat czynić światem bez Boga. Więc jeżeli chcemy iść tak dalej, mówię tutaj o cywilizacji zachodniej, to nie tylko my się staniemy kopciuszkiem, bo te problemy, o których wspominał pan Tytko, dotyczące Polski, można również odnieść do Stanów Zjednoczonych. Problemy społeczne w Stanach Zjednoczonych dzisiaj, ubóstwo, różnice majątkowe są olbrzymie. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że Stany Zjednoczone w tej chwili reprezentują takie ostatnie podrygi upadającej potęgi. Ta potęga upadająca może być bardzo niebezpieczna, tak jak ranne zwierzę. Ona może jeszcze zadać cios i może oczywiście nas doprowadzić do tragedii. Ale na pewno dzisiaj Stany Zjednoczone, ani w ogóle Europa Zachodnia, nie są wzorem wartości. I tutaj mamy odpowiedź. Mamy odpowiedź. Ja przeczytam ten fragment świętej Faustyny. Polską to mówi Bóg do Polski. Polskę szczęśliwie umiłowałem. Jeżeli będzie posłuszna w mojej woli, najwyższą ją w potęgę i świętości uczynię. Nie zapominajmy tego, czegoś fundamentalnego. I teraz, sprawa religii jest zasadniczo sprawą indywidualną. Więc czy jesteśmy wierzący, czy nie, to jest nasza własna sprawa. Ale jest coś, co nie jest rzeczą indywidualną. Tą nieindywidualną częścią jest duchowość. O ile wiara w daną religię może być rzeczą indywidualną, duchowość, czyli pewne wartości, które można by powiązać z życiem duchowym, są uniwersalne i obiektywne. Czyli egoista pozostaje zawsze z
punktu widzenia pewnych wartości duchowych egoistą. A ktoś, kto chce się dzielić dobrem, czyli charakteryzuje go dobroczynność, zawsze będzie dobroczynny. Bez względu na to, czy wierzy w Boga, czy nie wierzy, czy jest częścią społeczności islamu, czy społeczności chrześcijańskiej. Także my akurat w naszej tradycji od 966 roku należymy do pewnych religii i do nas Bóg mówi w odpowiedni sposób. Dlatego też w oparciu o naszą tradycję weszliśmy w pewien, można powiedzieć, pewien świat określonej duchowości. Ale duchowość jest tak naprawdę rzeczą uniwersalną. A więc jeżeli Polskę szczęśliwie umiłowałem i jeżeli będzie posłuszna mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości, należałoby się zapytać, na czym polega wola Boża wobec Polski? Na czym polega posłuszeństwo woli Bożej? Po pierwsze, wydaje mi się, że na wytrwaniu w wierze, ale też na wytrwaniu w pracy, na odwadze, w oporze przeciwko wszelkiemu złu. Mówiąc najkrócej, można powiedzieć, że ten świat Boży wyrażają trzy wartości. Miłość, pokój, dobroć. Miłość, pokój, dobroć. Popatrzmy na dzisiejszy świat. Dzisiaj realizowana jest na co dzień. Wystarczy przeczytać jakąkolwiek gazetę w Polsce, posłuchać jakąkolwiek stację telewizyjną. Dzisiaj w Polsce wyrażana jest nienawiść, wojna i zło. Tak? Oczywiście nienawiść w stosunku do kogoś, tak? Wojna, pochwała wojny, pochwała nienawiści i pochwała zła. Dlaczego pochwała zła? Nie wiem, czy Państwo wiecie, że na Ukrainie ginie 1000 osób dziennie. I nie ma woli ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Niemczech, ani w Wielkiej Brytanii, ani w Polsce, żeby wojnę na Ukrainie zakończyć. Ani w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Proszę dać mi teraz coś powiedzieć, później Państwo będziecie mówić, tak? Nie będziemy w tej chwili już chodzić w szczegóły. Ja chcę Państwu wyjaśnić pewne idee. My jesteśmy w tej chwili ludzie współcześni, w dużej mierze duchowo ślepi. Jesteśmy do tego ślepi, że my, niejako mając wykształcenie chrześcijańskie, katolickie, my potrafimy zobaczyć, że to, czym jesteśmy karmieni na co dzień w naszych mediach, to są antywartości. Czyli propagowana jest wrogość do Rosji, a wrogość jest związana z nienawiścią, tak? Propagowana jest wojna. Mówi się, no nie możemy tutaj na żaden pokój pozwolić. I propagowane jest zło w postaci tego, że toleruje się, że codziennie, tak jak ja mówiłem moim studentom, no tacy sami ludzie jak wy, mający po 20, 22 lata, giną tylko nie klasa, tylko cały rok, czyli około 1000 ludzi dziennie. I nikt nie zamierza temu zapobiec. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że kilka osób w Polsce, między innymi dr Leszek Sykulski, który nawoływał do pokoju, stracił pracę. Tak. Także zobaczcie, do jakiego stopnia współczesny człowiek jest ślepy. Podstawowe wartości, które przekazywane są nam dzisiaj w mediach publicznych, są faktycznie antywartościami. A tymi wartościami, na których powinniśmy budować świat, przyszłość, to jest miłość, pokój i dobroć. Teraz, zanim przejdę do kolejnego, jakby jeszcze kolejnej części, ja bym chciał przypomnieć o pewnej tradycji. Tradycją polską jest, żeby zmówić modlitwę za ojczyznę. Więc ja bardzo krótką taką modlitwę
przygotowałem, posługując się tekstem księdza Piotra Skargi. I to zajmie dosłownie 2 minuty. Proszę ewentualnie, żebyście Państwo powtarzali za mną. Tak nam dopomóż Bóg. A więc zaczynam. Boże, Rządco i Panie narodów, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna była. Tak nam dopomóż Bóg. Wszechmogący wieczny Boże, ześlij Ducha Świętego na nas, byśmy krajowi naszemu wiernie i mądrze służyli i nim kierowali. Tak nam dopomóż Bóg. Niechże stanie się dobro i jasność przez Chrystusa Pana naszego. Tak nam dopomóż Bóg. Proszę Państwa, to bardzo ważne. Ja nie jestem wcale dewotą religijną. Ja nie chodzę regularnie do kościoła. To nie o to chodzi. Jeżeli my jako ludzie zatracamy w nas pewien wyższy pierwiastek duchowości, my ulegamy degeneracji. I do pewnego stopnia można by postawić takie twierdzenie. Świat dzisiejszy, a szczególnie świat zachodu, ulega straszliwej degeneracji. I to się wyraża w tym wszystkim, co nas obecnie otacza. W decyzjach polityków, w ich, że tak powiem, arogancji. To są tak przeciętni ludzie, tak przeciętnie myślący, a im się wydaje, że oni są kimś bardzo ważnym. Wybierają ich społeczeństwo. Proszę zobaczyć, Państwo mówicie do tego uświadomieni ludzi. Zobaczcie, pojawia się niejaki Donald Tusk. I co? Tysiące ludzi w Poznaniu. Czy to jest ten sam Poznań z 1956 roku? Co się stało z ludźmi w Polsce? Czy ludzie w Polsce oślepli? Kim jest Donald Tusk? Co to za człowiek? Ja osobiście Donalda Tuska poznałem, bo byłem kiedyś wiceprezydentem Gdańska. Także większość polityków poznałem w Polsce. To jest taka przeciętność. A ludzie są tak ślepi, nie potrafią wybrać właściwych osób. Czy możemy uświadomić społeczeństwo? Tutaj właśnie postulował pan inżynier Pytko, uświadomić społeczeństwo, mówił jeszcze, obudzić, zjednoczyć. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy przed tę Rzeczpospolitą Platona. Tam jest mit jaskini. Wynika z tego jasno. Nie ma szans na obudzenie i uświadomienie społeczeństwa. Ludzie są jak więźniowie w jaskini i tylko niektórym z nich udaje się wyrwać z więźniów. Jednym z nich jest pan inżynier Tytko. Jest to osoba, która jest więźniem, który zerwał kajdany, zobaczył światło i to światło chce innym przekazać. Tymczasem wyraźnie pisze u Platona. Ludzie nie chcą tego słuchać, a wręcz w pewnym momencie zaczynają być agresywni wobec tej osoby, która im przynosi światło. Patrzcie, to tak było niedawno. Była w Polsce pandemia. To było niesamowite wręcz, że w Polsce, chyba w jedynym kraju na świecie, to jeszcze na nasz plus, zebrała się grupa, no, według Naczelnej Izby Lekarskiej, 120 jest lekarzy, których się nie zgodziło na propagandę covidową. I ci ludzie odważyli się napisać 3 apele naukowców i lekarzy i wysłać do ministra zdrowia. I jaka była reakcja społeczeństwa? Zero. Dzisiaj ci ludzie w większości mają procesy sądowe. I niektórzy już z nich utracili prawo do wykonywania zawodu lekarza. Słyszeliście Państwo o profesorze Frydrychowskim w Bydgoszczy? To jest człowiek, który jest autorem kilku książek, jest wybitnym lekarzem, wybitnym naukowcem. Stracił prawo do wykonywania zawodu. Proszę Państwa, ja akurat tak się złożyło, że wiele lat spędziłem za granicą i nauczyłem się czegoś, nie mogłem niestety w Polsce nauczyć.
To, co się nauczyłem za granicą, to jest realizm polityczny. Realizm polityczny jest Polakom bardzo potrzebny, ponieważ ciągle bujamy w obłoce, w obłokach, a szczególnie w polityce. Należy być realistą politycznym. Należy dokładnie wiedzieć, co można, a co nie można. Tak? Należy się liczyć przede wszystkim siłą. Teraz mówimy o tym, że mamy pewnego rodzaju upadek Polski, wręcz kradzież. Jako realista polityczny mogę Państwu powiedzieć, że to jest zupełnie normalne. Na tym dokładnie polega polityka. My w Polsce nie rozumiemy, czym jest polityka. Polityka ma dwie twarze. Ma dwa twarze. W przypadku uczciwego polityka to będzie sztuka rządzenia państwem. Ale przeważnie to nie jest sztuka rządzenia państwem. To jest tylko i wyłącznie walka o władzę i dominację. I z punktu widzenia walki o władzę i dominację to bardzo dobrze komuś zabrać zasoby naturalne. Generalnie rzecz biorąc, aby zdobyć inny kraj, należy go opanować politycznie, gospodarczo i kulturowo. To są te trzy rzeczy. Te trzy aspekty dominacji czy podboju oczywiście są rozgrywane w Polsce obecnie, bardzo wyraźnie, tak? Zacznę od pierwszego punktu. Jak podbijać państwo pod względem politycznym? Otóż jest taka doskonała książka, niektórzy z Państwa pewnie ją znają, ona się nazywa Rewolta Marcowa. To jest super książka, naprawdę. Niektóre rzeczy, przynajmniej na nasz plus, na nasz polski plus jest, że czasami wśród nas są geniusze. I autor książki, Rewolta Marcowa, był geniuszem politycznym. On dokładnie opisał, w jaki sposób w Polsce zabrano Polakom władzę. Zaczęło się to od 1945 roku, ale w 1989 roku, wbrew przewidywaniem, wcale się to nie zakończyło. Do pewnego stopnia w 1989 roku nasz rząd jest bardziej antypolski niż był za czasów Gierka. No, przez cały czas po stalinizmie. Bo powiedzmy sobie, no były te takie lepsze okresy w życiu PRL-u, gdzie no, był polski przemysł, gdzie jak wracało się do pewnych tradycji. Proszę zobaczyć, jak słabo w tej chwili w Polsce jest humanistyka. Upada filozofia. Nie ma już prawie wydziału filozofii w Polsce, tak? Coraz bardziej to wszystko upada, dlatego że no po co takiemu narodowi, który ma być tylko podbrzuszkiem narodu, filozofia. Filozofia jest dla wielkich. Filozofia to jest klucz. O czym w ogóle ludzie nie rozumieją, że filozofia najważniejsze u człowieka jest myślenie, a filozofia uczy myślenia, tak? Filozofia polska. Ja zorganizowałem dwa kongresy filozofii polskiej, bo tego w Polsce nie było. Nie było kongresu filozofii polskiej w Polsce. Były kongresy filozoficzne, gdzie oczywiście mówiono o wszystkich, tylko nie o naszych myślicielach, tak? Więc, a ja uznałem, że no, Polska musi mieć jednak polską filozofię i trzeba o niej przypominać. Więc, proszę Państwa, więc na czym polega podbój polityczny? Pierwsza podstawowa rzecz, bo to już jest z filozofią, to jest podbój kulturowy. Pierwsza podstawowa rzecz to jest po prostu wymiana elit politycznych. Do mikrofonu. Pierwsza podstawowa rzecz to jest wymiana elit politycznych. I ta następuje w Polsce w 1945 roku. I niejako mieliśmy nadzieję, że po 1989 roku nastąpi dobór rzeczywiście propolskich elit politycznych. No jak pan, tak jak pan inżynier tylko nam przedstawił, no niestety to nie nastąpiło. Czyli coś nie tak. Ten podwój Polski wcale się nie zakończył w 1989 roku. No, ja osobiście, będąc w Solidarności, będąc w NZS-ie, na to liczyłem, tak? No, ale ja byłem tylko w NZS-ie i Solidarności, a później krótko wiceprezydentem Miasta Gdańska na fali tych przemian, ale już później nikt żadnego mi stanowiska w polskim rządzie nie proponował. No, bo oczywiście taka osoba, która myśli o sile Polski, tam nie do końca pasuje, tak? A teraz na poziomie gospodarczym, no to wiem, przejmuje się zasoby, przejmuje się przedsiębiorstwa. To wszystko się w Polsce dokonało. Więc w Polsce właściwie, szczególnie po 1989 roku, następuje systematyczny podbój. Systematyczny podbój na trzech poziomach.
na poziomie politycznym, gospodarczym i kulturowym. I nasze władze, no najlepsze określenie to wymyślił pan doktor Jaśkowski, no bo on tak ładnie o nich mówi, że to są władze użytecznych idiotów, tak? No bo nie. Zakładamy, że oni nie są świadomi, tak? Że oni nie są zdrajcami, że oni po prostu nie są świadomi, że prowadzą do że tak powiem, do uzależnienia kraju, systematycznego uzależnienia kraju na różnych poziomach. Na ten temat można by mówić wiele godzin w szczegółach. Ja nie będę w te szczegóły wchodził. Także, proszę Państwa, pierwsza rzecz, jakie postulaty z tego, co powiedziałem. Trzeba pozbyć się ślepoty duchowej. Czyli należy patrzeć na świat w pierwszej kolejności z perspektywy wartości. To jest najważniejsze. Zacznijmy patrzeć na świat, nie zgódźmy się chociażby na to, co jest w tej chwili w Polsce powszechne, czyli retorykę prowojenną. Bo to nie ma nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami humanistycznymi. Czyli umiera młody człowiek, mający 22 lata. No nieważne, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Rosjanin. Naprawdę nieważne. To jest stracone życie. Każde życie jest olbrzymią wartością. My musimy wejść na inny poziom myślenia. Bo inaczej jesteśmy w stanie się bardzo prymitywni. Pokonać ślepotę duchową. To jest jakby mój pierwszy postulat. Ale teraz przejdźmy i teraz ja nie jestem takim optymistą, że można uświadomić społeczeństwo, już to powiedziałem dlaczego, tak? Owszem, niektórym osobom, tak jak panu inżynierowi, może się uda wyrwać z więzów. Tak samo jak ci niezależni lekarze, oni też doszli do tego, że ta szczepionka tak naprawdę nie służy pacjentom, że ona jest eksperymentalna, że ona wręcz stanowi zagrożenie i dlatego oni o tym mówili. Mieli na tyle dużo odwagi, żeby o tym mówić publicznie. Część z ich kolegów nie ujawniło się, oni o tym mówili, ale po cichu, tak? Więc było, tak naprawdę myślę, że w Polsce tylko 50% lekarzy wierzyło w tą oficjalną narrację pandemiczną. Tylko, że takich odważnych, tak zawsze jest, takich odważnych to będzie 100, a myśli pewnie wiele tysięcy. Bo ja to wiem, bo oczywiście byłem w tym też zaangażowany, więc z wieloma lekarzami wtedy rozmawiałem. Także musimy wiedzieć, jak i teraz z czego to w ogóle wynika, dlaczego nie można uświadomić społeczeństwa, dlaczego nie ma w ogóle szans, żeby działać w tym kierunku. To wyjaśnił Erich Fromm. Erich Fromm napisał taką bardzo mądrą książkę na temat ucieczki od wolności. I on właśnie zadaje pytanie, jak to się stało, że większość społeczeństwa niemieckiego, która niby miała takie tradycje Goethe, Schiller i tak dalej, no w pewnym momencie zaangażowała się w takie negatywne idee jak faszyzm. I on daje jedno słowo, które to tłumaczy, a tą słową jest konformizm. Jakby człowiek jako istota ma dwie podstawowe tendencje. My mamy tendencję ku wolności, ale do pewnego stopnia tendencja do konformizmu jest silniejsza niż tendencja do wolności, bo my jesteśmy istotami społecznymi. Więc konformizm wynika z tego, że tworzy się pewien wizerunek. Prasa na nas, na przykład w tej chwili ten wizerunek jest taki, jesteśmy antyrosyjscy. Więc do tego wizerunku społeczeństwo się niejako dostosowuje. I teraz jeżeli ktoś jakby nie chce się dopasować do tego wizerunku, jak na przykład dr Leszek Sekulski, to w tym momencie on może stracić pracę na swojej uczelni, tak jak on stracił. Rozumiecie Państwo? Więc po prostu 99% społeczeństwa to są ludzie, którzy pomimo tego, że pragną wolności, ale tak naprawdę mają silniejsze tendencje do konformizmu niż do wolności. Więc oni się dostosują do tego, co przekazywane jest w tak zwanych głównych mediach. Dlatego też nie ma żadnych szans na to, żeby zmienić
nastawienie społeczeństwa do żadnych idei z jednym warunkiem. Tylko pod jednym warunkiem jest możliwa zmiana generalnego nastawienia i myślenia. Jeżeli te osoby, tak jak na przykład tutaj obecny pani inżynier Tytko, dostaną się do władzy. Bo jest wizerunek stworzony przez media i przez władzę. Więc jeżeli pan inżynier Tytko mówi tam, ja jestem pokorny, ja nie chcę iść na żadne stanowisko polityczne, żeby mi coś ktoś nie zarzucił, to pan inżynier Tytko myli politykę z religią. Nie ma pokory w polityce. Dokładnie. Nie ma pokory. Polityce jest twarda walka, my musimy sobie zdać to zdać sprawę. I musimy być na tyle ostrożni, żeby na przykład nie stracić pracy. Ja swoją pracę za 3 miesiące, ponieważ Uniwersytet Opolski nie przedłużył mi umowy o pracę, tak? Także musimy też sobie zdawać sprawę, no ale może będę gdzieś indziej. Zobaczymy. W każdym razie muszę Państwu powiedzieć, że ja też poniosłem karę. Też poniosłem karę za moje wypowiedzi publiczne w czasie pandemii i tak dalej. A możecie zobaczyć, jest taka strona, nazywa się Google Scholar, wypisać moje nazwisko. Mam największe osiągnięcia naukowe w moim instytucie. Ale instytut mi nie przedłużał umowy pracy. Więc, proszę Państwa, no to jest te państwo wolności, w którym obecnie żyjemy, tak? Bo oni wolą baranów. Czyli jak, no niby mamy wolność, ale jak ktoś ma troszeczkę inne poglądy, czy to na te tematy pandemiczne, czy na tematy wojenne, no to może mój instytut powiedzieć, no właściwie to mamy inne plany i tak dalej. Także musimy sobie zdawać sprawę. I tak samo zresztą pan inżynier Tytko zdaje się stracił pracę w pewnym momencie, tak? Tak. Niech Państwo zobaczą. To są właśnie te mechanizmy. My indywidualnie możemy się wyzwolić z kajdan, z więzów. My możemy zdobyć te niezależne widzenie różnych spraw, ale bardzo często w społeczeństwie spotykają właściwie najwartościowszych ludzi, bo ci ludzie, którzy właśnie potrafią się uwolnić z więzów, potrafią zobaczyć te światło prawdy, potrafią się dzielić tym światem z innymi. Oni są później skazani niejako na największe konsekwencje. I teraz jest tylko jedna szansa, ja osobiście uważam, na zmianę tego, co mamy w Polsce. I jest to szansa realna i w tej chwili powiem, na czym ta szansa polega. Ona polega na tym, żeby po pierwsze przekonać pana inżyniera Tytki, że nie ma pokory w polityce, że jest odwrotnie, twarda walka. Nie należy się wstydzić kandydowania do żadnych urzędów, jeżeli człowiek ma wiedzę. Jest to wręcz obowiązek moralny. Jeżeli się wyzwolimy z więzów, jeżeli widzimy prawdę, naszym obowiązkiem moralnym jest tą prawdę głosić. I teraz jest bardzo mała szansa, uważam, żeby jakiekolwiek ugrupowanie niesystemowe wygrało z głównymi partiami politycznymi. Jest to bardzo trudne z wielu względów. Ale w Polsce jest pewna tradycja, która się zachowała, która nie została zniszczona i należy ją wykorzystać. A tą tradycją są odmienne wybory do Senatu. Senat próbowano kilka razy w Polsce zlikwidować, a żebyście Państwo wszyscy wiedzieli, Senat w Polsce ma tradycję kilkuset lat. To nie jest nowa instytucja, to jest instytucja królewska. Jak długo chcemy wolnej Polski, tak długo powinniśmy bronić Senatu przed wszystkimi populistycznymi próbami zamknięcia Senatu. I teraz proszę zobaczyć, że wybory do Senatu bardzo mądrze, bardzo dobrze opierają się na niezależnych komitetach wyborczych, czyli można stworzyć komitet wyborczy wyborców. I taki komitet może być w pełni niezależny. Jeżeli na przykład będzie 40 takich komitetów,
Nawet jeżeli będzie jakaś agentura, to ta agentura może zniszczyć jeden, dwa, ale trudno jest zniszczyć 40 niezależnych komitetów wyborczych. Więc tego rodzaju komitety nie powinny być założone w ten sposób, żeby można było je łatwo zniszczyć przez penetrację jakichkolwiek organizacji, czy to wolnych wyborów, czy to zjednoczonych ponad podziałami, czy jakiejkolwiek innej. Każda z tych organizacji jest narażona na niebezpieczeństwo. Na niebezpieczeństwo. Ja na tym się osobiście poznałem, jak moja najbliższa asystentka powiedziała, że ona się boi. Bo ją zaczęto straszyć, że jak będziesz dalej współpracować z tym Karab Karkowiczem, to zakład fryzjerski, który prowadzisz, może zostać nagle zamknięty. Tak? No cóż robić? No i przestała działać, tak? I odeszło też kilka innych osób. Więc, proszę Państwa, więc ja już się na własnych jakby doświadczeniach, tutaj najlepiej się opierać na własnych doświadczeniach, rozpoznałem, jak to wszystko działa, jak bardzo ciężko w ogóle z ludźmi się współpracuje, na jaki człowiek jest narażony różnego rodzaju kłopoty. Więc ja mówię teraz, chwili Państwu, o bardzo prostej rzeczy, to jest zrealizowana na poziomie praktycznym. Ja przygotowałem, teraz Pan tutaj inżynier tylko mówi, no jak mamy pewność, na przykład ta osoba, która się pojawi w polityce, że ona nagle nie zmieni swojego zdania. Panie inżynierze, wierzę w Pana. Te osoby są osobami niezłomnymi. Ja uważam, że są cztery podstawowe cechy, którą powinny charakteryzować osoby idące do polityki, że one rzeczywiście mają służyć społeczeństwu. Uczciwość, odwaga, niezłomność i mądrość. A mądrość to w tym wypadku oznacza dobre, fachowe wykształcenie swojej dziedziny. Więc na pewno Pan inżynier takie posiada. Teraz proszę sobie wyobrazić. Mamy wybory do Senatu, jest okręg w Rybniku i z tego okręgu w Rybniku Pan Krzysztof Tytko startuje, a nie jest to osoba nieznana ludziom. To jest osoba znana. Tam w tym Rybniku organizujemy dla Pana inżyniera środowisko i Pan inżynier wygrywa. Wiecie Państwo, co się dzieje? To jest rewolucja. Jak to samo, co tutaj wtedy już gazety nie mogą tego przeliczyć. Rozumiecie Państwo? My w tym momencie zmieniamy wszystko. Już media tego nie mogą przemilczeć, czy nie? I teraz to jest tylko Pan Krzysztof Tytko. A teraz oprócz tego, kogo jeszcze widzimy w Senacie? Na przykład pani profesor Krystyna Lisiecka-Opałka. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście. To jest pani profesor medycyny, bardzo zasłużona ze Szczecina. Tak? Ona była sygnatariuszem apeli naukowców i lekarzy. Ona jest dzisiaj ciągana przez Izbę Lekarską. Mimo tego, że wcześniej pełniła bardzo wysokie funkcje, nawet w takich komisjach dyscyplinarnych. Kolejna kandydatura, tak? Pan profesor Roman Zieliński. Nie wiem, czy słyszeliście. To jest genetyk. To jest genetyk. Nie? Genetyk znowu. Ile to profesorów na niego rzucało różne przekleństwa, tak? A on mówił, że nie. Ja mam wątpliwości co do tych szczepionek. One nie są genetycznie sprawdzone. To jest kolejna osoba niezłomna. Rozumiecie Państwo? Więc ja mam w tej chwili tutaj pan profesor Lichański, to jest z kolei humanista z Warszawy. Bardzo, bardzo, bardzo porządna osoba. Więc ja tutaj, no nie będę czytał wszystkich tych nazwisk, ale również tutaj jest pan doktor Cykulski, pan Leszek Cykulski, który jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce od spraw polityki zagranicznej. Gdybyśmy mieli takiego dyplomata w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, inaczej wyglądała polska polityka zagraniczna. Takich ludzi, którzy sprawdzili się. Dlaczego? Dlatego, że już występowali publicznie, już głosili prawdę i do pewnego stopnia no, ponieśli też za tą karę. Takich ludzi powinniśmy wypromować. Ja mam tutaj na tej liście w tej chwili około 20 osób, ale oczywiście do tej listy mogą być też dodani przedsiębiorcy. W tym, że jak będziemy dobierać przedsiębiorców, to też musimy zwrócić uwagę,
kim oni są, kim byli rodzice, kim byli dziadkowie. Tutaj chodzi o to, żeby wybrać wszystkich ludzi z charakterem. Z charakterem. Wtedy, jeżeli takich wybierzemy, możemy zrobić niesamowitą zmianę w Polsce. Więc co trzeba zrobić, to zrealizować tą ideę? Proszę Państwa, tutaj jest, ja jestem człowiekiem praktycznym, pierwszy dyplom to inżyniera. Więc, proszę Państwa, tutaj jest podany adres e-mailowy. senat@gmail.com. Jeżeli macie Państwo pomysł na dobrego kandydata na senatora, można wysłać na ten adres. Jeżeli Państwo w swojej miejscowości możecie zorganizować 30-osobowy zespół ludzi, proszę wysłać mail. Jeżeli Państwo nie możecie zrobić 30-osobowego zespołu ludzi w swojej miejscowości, ale chcielibyście pomóc, proszę napisać maila. Czy mogę przedstawić Pana doktora Józefa Okulewicza? Może Pan na sekundę wstać? Pan doktor Okulewicz, bardzo zasłużona osoba, doktor inżynier z polityki warszawskiej, obecnie na emeryturze. On będzie koordynował właśnie tą akcję senatorów. Także jeżeli Państwo wyślecie na adres senator@gmail.com swoje propozycje co do kandydatu albo propozycje co do zorganizowania zespołu, to ewentualnie Pan doktor będzie odpowiadał. Jeszcze raz. Możemy tutaj od razu powiedzieć wielkie brawa dla Pana inżyniera. Pan nasz kandydator, na pewno zorganizujemy. Ja będę sam zbierał podpisy dla Pana inżyniera. Jak nie będzie studentów, to ja będę osobiście zbierał podpisy. To jest, musimy naprawdę w końcu rozumieć, co to jest polityka. Polityka jest walką. I również sytuacja wyborcza jest walką. Jak nie pojawi się na naszych czołach pot, jak nie weźmiemy się ostro do pracy, jak nie wytypujemy najlepszych ludzi spośród nas, jak nie przygotujemy dla nich zespołu, który im będą pomagać, to będzie dalej w Polsce, albo jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, bo że tak powiem. No, nie chcę w tej chwili komentować tego, co się dzieje, ale po prostu świat idzie do w kierunku coraz większej konfrontacji militarnej. I Polska, no, z uwagi na głupotę tych ludzi, których mamy w rządzie, no, dają się na to łapać, żeby. Więc nam naprawdę w tej chwili grozi olbrzymie niebezpieczeństwo. Ja uważam, że w tak niebezpiecznej sytuacji, jak jest dzisiaj Polska, to nie byliśmy od 1939 roku. To nawet w czasach PRL-u nie prowadzono tak awanturniczej polityki zagranicznej jak dzisiaj. Ja ostatnio przeczytałem kilka przemówień z innymi naszego ministra spraw zagranicznych. Żenujące. Niby tytuł profesora, ale on nie ma żadnej wiedzy na temat stosunków międzynarodowych. No jest po prostu uczonym, tak, ale niestety no na pewnych rzeczach się trzeba znać. Także to jest po prostu katastrofa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że szef w ogóle Komisji Spraw Zagranicznych w Senacie ma wykształcenie technika rolnika. Więc po prostu tacy ludzie rządzą w tej chwili w Polsce. Jeżeli tych ludzi nie powymieniamy na prawdziwych patriotów, na mądrych ludzi, na ludzi odważnych, na ludzi wartościowych, niczego się nie zmieni. Nic się nie zmieni. I nie liczmy na społeczeństwo, bo masy ludzkie zachowują się dokładnie tak samo, jak to opisał Platon w micie o jaskini, czyli pozostają bierne. Masy ludzkie zmieniają się dopiero na skutek tego, że może ich za sobą pociągnąć charyzmatyczny przywódca. Więc Tusk na przykład pociąga, tak, bo ma jakoś tam charyzmę. Chociaż nie ma żadnych idei, tak? Nie ma żadnych wartości, tak? ale pociąga ludzi za sobą, więc tak działają te mechanizmy społeczne. Tak działają te mechanizmy społeczne. Więc my musimy wprowadzić na razie do Senatu co najmniej 20 wartościowych osób. Jeżeli to zrobimy, dokonamy dużych, pozytywnych zmian w Polsce i zachowamy wierność temu, co powiedziałem na początku. I tak chciałbym zakończyć. Polska będzie silna i wolna, tak. Tylko z Bogiem. Dziękuję.
zwrócić panem profesorem. Nie wprowadzajmy do Senatu 20 osób, wprowadzajmy 21, a w tym pana profesora tego tak, proszę o... że pan profesor ma te wszystkie atuty. Uczciwość, tak, niezłomność, odwagę i te czwarte punkty. Mądrość, oczywiście. Już dostałem propozycję. Już dostałem od propozycji i to dostałem propozycję od no, samego króla, tak? Mamy króla też w Polsce, który próbuje odbudować królestwo. I to jest propozycja, żebym startował w Opolu. Więc jak ktoś może, tak jak powiedziałem tutaj, żeby wszyscy usłyszeli, ja już dostałem propozycję, to nawet nie wyszło, ode mnie, a od dwóch osób, od Grzegorza Brauna i od Wojciecha Myszyńskiego, żebym startował na senatora w Opolu. Także jak będziecie Państwo odpisywać na te maile, tak, bo naprawdę zapraszam na aktywność, tak? To jeżeli ktoś na przykład ma dobre kontakty w Opolu, to też tutaj zasygnalizowałem Rybnik, Opole, później pani profesor, bo to jest bardzo wartościowa osoba. Pani profesor Krystyna Lisiecka w Pałku, to jest Szczecin, pan Roman Zieliński, profesor Nowy Targ. W każdym razie ja w ogóle przekażę tutaj panu przewodniczącemu tą listę i myślę, że pan roześle ewentualnie informacje. Proponuję, żebyście Państwo, to jest tylko na zasadzie koordynacji. To jest, my i tak będziemy ze sobą ściśle współpracować, nie? Na czym nie... będzie polegała ta To wszystko są niezależne komitety wyborcze. Rozumiecie Państwo, więc tutaj tak naprawdę nie ma żadnej partyjności, bo przede wszystkim najważniejsze jest, żeby poprzeć wartościową osobę. A jakie ugrupowania to zrobią? To może być nawet 5 różnych ugrupowań, które na przykład w danym mieście, załóżmy w Zakopanem, popiera jedną osobę. I teraz dlaczego można wygrać? Jeszcze może dodam jedną rzecz, bo proszę zobaczyć, że większość tych senatorów tak zwanych partyjnych to są osoby bardzo nijakie. Znaczy jest kilka takich, można powiedzieć, bardziej wyrazistych charakterów, jak na przykład profesor Legutko, tak? No profesor Legutko niewątpliwie, czy Krasodębski, oni mają szansę na to, żeby dalej funkcjonować, ale większość tych senatorów to są naprawdę ludzie znikąd. I tutaj, ponieważ te osoby, które ja z kolei proponuję, to są osoby, które były już aktywne w życiu publicznym, bo chociażby uczestniczyły w tych apelach naukowców i lekarzy, czy tak jak dr Leszek Sykulski, no budują ruch pokojowy w Polsce. Ja myślę, że oni mają równie dobrą szansę na to, żeby zostać przez ludzi rozpoznani i poparci, niż ci kandydaci partyjni. Więc ja myślę, że tutaj, bo trudno jest wygrać, bo tutaj jest próg, tak, wyborczy w przypadku posłów na Sejm. Ale w przypadku senatorów to nie ma tego progu, nie ma żadnego progu związanego z partią polityczną. Tutaj może być komitet wyborczy wyborców zorganizowany i to mogą być i wręcz powinny być zupełnie niezależne komitety, właśnie po to, żeby nie można było ich rozbić. Jak rozbije się jeden czy dwa, trudno, ale reszta przetrwa i myślę, że to jest szansa. To jest szansa, a przede wszystkim trzeba wierzyć w to, że w Polsce może nastąpić zmiana. Tak? I należy tą zmianę dokonać, chociażby z tego powodu, że rząd prowadzi coraz bardziej niebezpieczną politykę zagraniczną. Ona jest dla nas bardzo niebezpieczna. Ja, proszę Państwa, od roku 2000 wykładam stosunki międzynarodowe, więc ja mogę ocenić, jestem autorem encyklopedycznego artykułu na temat realizmu politycznego zagranicznego. Więc ja mogę ocenić, ja uważam, że to jest katastrofalna wręcz polityka, jaką my prowadzimy. Bardzo dla nas niebezpieczna, bardzo oparta o propagandę. Więc nie dość tego, o czym mówił pan inżynier Tytko, czyli o zasobach, o upadku humanistyki, o punktokracji na uczelniach. To są wszystko czynniki jakby osłabiające państwo. To mamy jeszcze bardzo niebezpieczną, wręcz awanturniczą politykę zagraniczną.
prowadzoną przez państwo, które jest tak naprawdę w ogóle bez znaczenia na arenie międzynarodowej, a w tej chwili się widać takie artykuły czasami w prasie, Polska największą podmiotą wojenną w Europie, to naprawdę, ja nie wiem. To już trzeba być kompletnie oszołomem, żeby takie rzeczy wypisywać i do takich rzeczy ludzi przekonywać, bo niestety, ale znaczna część ludzi naiwnie się na to złapie. Także chociażby z tego powodu, że prowadzimy tak bardzo niebezpieczną politykę zagraniczną, która trzeba jak najszybciej zakończyć. I wojnę na Ukrainie trzeba zakończyć, bo jest nie tylko niebezpieczna dla Polski, ale również dla świata. Jest to tragedia. Wojna na Ukrainie jest wielką tragedią, tak? Jeżeli ginie około 1000 ludzi, młodych ludzi dziennie, no to jest tragedia, którą naprawdę trzeba zatrzymać. To wszystko jest racją za tym, żeby wprowadzić duże zmiany w polityce polskiej i to szybko, i żeby to nie były zmiany pozorne, czyli Kaczyński jest zastąpiony przez Tuska, tylko żeby wprowadzić prawdziwie patriotyczne osoby, szczególnie do Senatu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tylko dodam jedną rzecz, że kandydaty tej sceny pozaparlamentarnej musi być jedna osoba na danym okresie. Gdybyśmy walczyli z kandydatami teorii PiS, tam lewicy i prawicy, a nie między sobą, prawda? Czyli tutaj cała scena pozaparlamentarna by musiała się dogadać co do wystawienia kandydatów do Senatu w tym stanie. Bardzo dziękujemy jeszcze raz Panie Profesorze. Bardzo się